Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jest ze mną dzisiaj Emilia. Dzień dobry wszystkim widzowie, jak wy ładnie dzisiaj wyglądacie. A, myślałem, wow, że ja. No ty też ładnie wyglądasz, ty zawsze ładnie wyglądasz, Dobrze widzowie, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy razem z Emilią w Zgadnij Kto To. Dawno nie było tej gierki, w którą sobie graliśmy. Elegancką, bardzo fajną, troszkę zaktualizowaliśmy naszą, prawda, tablicę. Wyrzuciliśmy na przykład tatę hejtera i hejtera, których już z nami nie ma. Ale jak widzicie, są nowe główki, nowe, prawda, możliwości. Mam nadzieję, że to się teraz uda. Wiesz, co jest ciekawe? To, że tutaj mamy takiego ducha, a tu mamy creepera i Yetiego i wszyscy są biali. Więc jest teraz większa szansa na to, żeby zabrać białą postać i nie zostać od razu znalezionym. Więc, no, to jest prawda, będzie trudniej. To prawda, dobra, którą stronę wybierasz? Ja bym chciała tę stronę. Tę stronę? Dobra, no to ja mogę być w takim razie z tej strony. Możemy rozpocząć naszą rozgrywkę, oczywiście nie łapkę w górę. No właśnie, widzowie zmienili łapki w górę. Ej, ja nie mogę. I subskrypcja. Codziennie to samo, nie? Co codziennie to samo? Mówić? No kurde, no tak, widzowie, a widzowie, 50% osób, które oglądają te materiały, nie subskrybuje. Więc subskrybujcie koniecznie i wbijajcie do Emilii, do niej na kanał, tam również jakiś odcinek ze mną wpadnie jutro pewnie. Dobra. Tak, o 16, zapraszam, tak widzowie. Dobra, wybierzmy w takim razie naszą postać. O, najgorszej na świecie, ja pierniczę. Ja co ja bym tu mógł zagrać? Dobra, ja wiem, co zagram. Dobra, ja, bo ja stąd się wybieram. Wiem, dobra, wybieram tą postać, widzowie. Ja nie wiem, czy wiecie, co to za postać. Dobra. Ciekawe, czy wy znacie moją. Wy na pewno, widzowie, nie znacie mojej. Dobra, zobaczymy. Dobra, w takim razie zabiorę to. Dobra. Okej, no to ja mam swoją postać wybraną. Czy ty też? Ja również, tak. Dobra. Tak. Daję ci możliwość zaczęcia z pierwszym pytaniem. Najgorzej, bo to jest takie stresujące. Dobra, czy twoja postać... Mhm, tak. Jest... To moja postać. No. Dziewczyną. Nie jest dziewczyną. Nie jest dziewczyną, czyli wszystkie dziewczyny żegnam. Czy twoja postać ma na sobie kolor biały? Ma na sobie kolor biały. Kurczę, to jest bardzo fatalne pytanie, bo tak naprawdę wszystkie prawie mają. No tutaj ta nie ma, ta nie ma. Faktycznie. Tutaj ta nie ma. Dobra, czekaj, bo jednak jakieś są tutaj. Ten ta ma, ja mam, kurczę, tutaj. Czy Kati ma coś? A ma oczy, dobra, to nieważne. No to to by... A, ta jeszcze. Tą jeszcze mogę zabrać. I chyba tyle. No, to było fatalne pytanie, niestety. Nie był to najlepszy strzał. No dobra, dawaj, następne twoje pytanie. Moje pytanie brzmi, czy twoja postać jest człowiekiem? Nie jest człowiekiem. Dobra, okej, nie jest człowiekiem, czyli jest nie człowiekiem, mówiąc Jest nie człowiekiem, tak jest. Dobrze, Herobrine, umówiliśmy się, że ona nie jest człowiekiem, ta postać, nie? Herobrine jest człowiekiem. Jest człowiekiem, czyli Steve Herobrine też jest człowiekiem. Steve też. Steve jest, aha, to czekaj, bo ja to muszę zepsuć, bo ja w ogóle nie umiem myśleć czasami. Ja tak mam, jakby wiesz. Dobra. A pytanie, czy Palion? Dobra. Palion liczymy jako człowieka? No kurde, właśnie nie wiem. Ja bym liczyła jako człowieka, takiego człowieka człowieczego chyba. No nie wiem sama właśnie. No, kurde, nie wiem. No dobra, to jest w sumie ciekawe. To nie jest taki człowiek. W sensie, no jakby ja bym zaliczył tylko właśnie dlatego, że to jest jakby postać taka, że jakby inaczej, jeżeli coś nie jest typowo zwierzęciem, tak jak Dave na przykład jest żabą, tak. To bym zaliczył, że to jest człowiek w takim razie, nie? Jakaś czyli Palion postać... to człowiek? Tak, tak bym to zaliczył, no. Dobra, i Święty Mikołaj również. Tak, no, oczywiście, nie? Że tak, no gdzie zwierzęciem? Nie wiem, no, ty jesteś kanapką, więc wiesz. No tak, dlatego ja nie jestem człowiekiem. To... A czyż nie, bo to by trzeba było tak jak Palion policzyć. No właśnie skoro... nie, bo Palion jest jakimś wyimaginowanym stworzeniem, a ty jesteś kanapką, tostem. No dobra, ale to jak spytasz o to, czy twoja postać jest jedzeniem, no to bym tylko ja został. To prawda. Okej, dobra. No dobra, no czyli mnie nie zaliczamy do ludzi. Nie, nie zaliczamy. Jestem po prostu... W sumie to Jagiel też ten jest jedzeniem, bo świnki też się je, jakby nie było, nie? Wszyscy w tym momencie w weganie po prostu zawidły biorą. Dobra, kolejne moje pytanie w takim razie. Czy twoja postać ma długie włosy? Ciężko stwierdzić tak w sumie. Co mam na myśli? To może inaczej sprecyzuję, bo może tak. Czy twoja postać ma włosy? O, może tak. Po prostu, nie czy długie, tylko czy ma. To ma włosy. Ma włosy, okej. Okay. No, czy w takim razie, to jest bardzo ważne, Yeti, czy takie coś ma sierść? Czy dobra. Mówimy o tym włos? Sierść, niech będzie sierść. To twojemu sierść. Tak samo, czyli zwierzęta mają sierść, włos to jest włos na głowie włos ludzkiej. Włos to włos, dokładnie. Dobra, czyli tutaj, czyli to jest włos, tu jest sierść.
Tu jest włos. I ty powiedziałeś, że ma włosy, tak? Ma, no. Dobra, czyli tutaj to też możemy wywalić, tu też możemy wywalić, tu też. Okej, okay, to mi bardzo dużo teraz, że tak powiem, znikło. Mnie też dało możemy wywalić. To, to też. Tak naprawdę dostali mi sami ludzie. Wywalam też zwierzęta, więc git. Bardzo dobre to było pytanie. Tutaj nie ma włosa. Kurde, no. Dobra, no tak naprawdę zostało mi w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć postaci. No to jest dobry wynik. Dobra, kurde, no to... 11, bo 12. Dobra, moje pytanie. Czy twoja postać ma jakkolwiek kolor czerwony w sobie, na sobie? W sobie kolor czerwony. Nie, nie posiada. Kurczę, gdybyś powiedział, że tak, to by mi zostały trzy główki dosłownie. No ale dobra. No usuwam widzisz. W takim razie. Dobra, w takim razie moje pytanie. Czy twoja postać ma niebieskie oczy? Nie, nie ma niebieskich oczu. Nie ma niebieskich oczu. Okej, okay, czyli wyrzucam to, wyrzucam to. Ja nie zaczęłam zrasować teraz. I wyrzucam to. To są bo ja trzy... nie wiem, o co mam zapytać. A to też. Dobra, pytanie, czy ty masz niebieskie oczy? To jest niebieski. Czekaj, tak, to jest niebieski, no. Dobra, okej. Okay. Ja mam niebieski. No to jest dobrze, no. Dobra, kolejne pytanie. Ja nie wiem, najgorzej na świecie. Czekaj, czekaj, ja muszę się pomyśleć. Kurczę, dawno nie graliśmy w to zgadnij kto, to zapomniałem, no, jakie to są i tak przyjemne chciałam. Emocje. Ja nie mogę, mnie to strasznie stresuje. Dobra, czy w twojej postaci przeważa kolor biały? Nie. Czyli tak, Creeper out. Tak. Jetty out. Tak. Dobra, szkielet też out. Tak. Dobra, i out Szymon i duch. Tak jest. Dobrze, 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 dobrze. Dziękuję za te informacje. Dobra, w takim razie moje pytanie. Czy twoja postać, czy twoja postać ma jakieś nakrycie głowy? Ma. Tak? Okej, okay, dobra. Ile ci osób zostało? Trzy. Trzy osoby? No, o, a tobie ile? Kurczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, no to jest ciekawe, to jest ciekawe. No dobra. No, no dobra, no ja chyba wiem co wybrałaś. Chyba tak? Bym mógł nawet strzelać, ale no dobra, ja, no. Ja właśnie w momencie, że też zastanawiam się nad ustrzeleniem tutaj jakiejś postaci, bo w sumie nic mnie to nie kosztuje, no a wiem, że będziesz strzelać. Wiesz, ja nie, ja jeszcze powiem ci, na pewno zadam jeszcze jedno pytanie, bo mam dobre tak? pytanie. W następnej będę strzelać. No dobra, to czekaj, to pomyślmy w takim razie. Kurde, ciężko mnie pytanie zrobić. Dobra, czy twoja postać jest zwierzęciem? Tak. Okej. Dobrze. A ty już nie pytałaś o to? Nie, na pewno nie. Pytałaś o to, czy jest człowiekiem? To prawda, ale miałam jeszcze do wyboru tej potwory na przykład, to a, musiałam, okay, wiesz, dokonać okay, dedukcji okay, dobra, między dobra, potworami dobra. A zwierzętami. No dobra, w takim razie moje pytanie. Ile ci zostało osób? Trzy. Dobra, czyli zostało ci tyle samo, co mi. Będziesz strzelać następnej? Nie wiem w sumie, chyba się wolę upewnić, bo nie mam jak strzelić, tak szczerze. Dobra, czy twoja postać jest... W ogóle takie same postacie prawie, no. Dobra, czy twoja postać jest dziewczyną? Nie, nie jest dziewczyną. Dobra. Ile ci zostało postaci? No, będę z tobą szczery, została mi ostatnia. O nie! Czyli ja muszę strzelać? No. Dobra, twoja postać. Kurczę, mam tak, dwie postacie. Wykluczam Abrę i został mi jagieł oraz ten szczurek cały. Więc okay. Albo to będzie jagieł, albo szczurek. No, 50 no to na 50. Mogę ci powiedzieć, że na pewno jest w tych postaciach postać, którą mam. Dobra, dobra, kurde, albo jagieł, albo szczurek. Jagieł to twój przyjaciel, ale to było oczywiste. Dobra, to zróbmy może tak, zróbmy tak. Zróbmy tak. Zostaw główkę, która ci tam została, nie? W sensie jakby wybierz, którą chcesz rozwalić i która ci zostanie. I nie mów mi na razie, co to jest. Ja mam swoją zostawioną i się zamienimy po prostu. I będzie ostatecznie jakby wiadomo, bo wiesz, bo teraz jakbyś strzeliła, to by było takie... no jakby ja wiem już, która jest twoja postać, no, wiem, nie? Więc wiem, będziemy wiem, mieli ewentualnie wiem, remis, no, nie? Więc zostaw postać, którą masz i przechodzimy i widzimy, czy mamy remis, czy wygrałaś. Nie wiem, co mam wybrać, to jest tak trudne. Dobra, pada, bo ma tablicę napisała na tablicy SOS, ty się zgubi, py i esym, okej. Okay. Dobra, to była... to los zadawał. Ja dobra, jestem ready. Dobra, no to w takim razie idę zobaczyć, co ci zostało. No nie, trafiłaś! Nie, ja mamy nie remis. Mogę. Ja nie mogę, jaka równa gra.
dosłownie los, to los zdecydował, żeby zniszczyć Jagiełła, co nie? No, no to kurczę, to dobrze, ale dobrze ci los podpowiedział. No dobra, no. Widzowie, druga runda przed nami. Dobrze, widzowie, a więc w takim razie druga runda przed nami. Wybierzmy w takim razie postać, którą teraz wybieramy. Co by tu zabrać, co by tu zabrać, co by tu zabrać? Dobra, no, weźmiemy w takim razie tak. Zabrać. Niech będzie ciekawie. Niech będzie to. Kurde, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, mam nadzieję, że tak, Jezu. Dobra, no. No dobra, dobra. W takim razie ja zaczynam teraz. Dobra, czy twoja postać jest zwierzęciem? Co to za pytanie? No tak, co? Tak, jest zwierzęciem. Jest zwierzęciem, okej. Trzeba dosłownie identyczne zadać, nie? Dobra, bierzemy to, bierzemy to, bierzemy to. Dobra, mi to trochę zajmie rozwalanie. Zadaj pytanie, to ci odpowiem, żebyś też już mogła sobie rozwalać. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Tak. Okej. Okay. Musimy rozwalić dokładnie to samo. Dosłownie, ja nie mogę. Dobra. Ej, to będzie bardzo szybka runda, coś tak czuję. Ja mi się też tak wydaje. Bo mi się wydaje, że jeśli chodzi o zwierzęta, to zostaje bardzo mało postaci. Ej, a Yeti to zwierzę? Tak, Yeti to zwierzę. Dobra. Mam nadzieję, że dobrze wszystko usunęłam. Potwory, czyli szkielety, wszystkie creepery to nie są zwierzęta. Dobra. Pies Abra to jest zwierzę. Powinno ci zostać raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem postaci. Kurczę, jaki tak, wynik w ogóle, że już... Ale tak, ja mam to samo, identycznie, siedem postaci, nie? No, no tak, no bo zadałaś to samo pytanie, więc ci powinno zniknąć dokładnie to samo. No dobra, a więc tak, no to ja zadam kolejne pytanie w takim razie. Czy twoja postać... No. Czy twoja postać... Kurczę, czekaj, nie wiem, jakie pytanie zadać tutaj, takie dobre, żeby to było. Czy twoja postać ma nakrycie głowy? Jak to nakrycie głowy? Nie, nie ma nakrycia głowy. Nie ma, okej. Okay. Miałeś jedną osobę z nakryciem głowy tutaj, no tak naprawdę. Jagieł, ale tak, tak. Byłem, jakby myślałem, że mogłaś go zabrać, nie? Po prostu okay. Jakby chciałem zagrać pod to bardziej. Rozumiem, no dobra. Rozumiem, dobra, dobra. To moje pytanie brzmi, czy twoja postać... Poczekaj chwilę, bo myślę. O, kurde, to jest tak ciężkie. O, dobra, czy twoja postać ma uszy? Zaznaczone jakoś tak bardziej, wiesz, nie? Także faktycznie ma narysowane. Ma, okej, okay, tak. To Dave w takim razie jak jest, idzie do kasacji tak naprawdę. A Abra ma? Ma. Ma. Dobra, tutaj. A Panda? Panda ma, to takie czarne na górze. To są uszy? No a dobra, co? Ma to sens. No dobra, sorry. Ej, to wszystko było najgorsze pytanie na świecie. Dlaczego ja je zadałam? No tak, tak naprawdę tylko Dave ci wyszedł, nie? Ja nie mogę, no. Tak jak no u ciebie. To co, to dałaś tak samo no, głupie pytanie jak ja. Tak, ja dobra, mogę. Dobra, okej. Okay, w takim razie moje pytanie do ciebie jest. Czy twoja postać ma... Ma na sobie kolor biały z wyjątkiem białych oczu. Nie chodzi mi o oczy. Czyli na oczach nie, tylko po prostu czy ogólnie poza oczami ma na sobie biały kolor. Nie ma. Okej, okay, czyli... czyli Dave'a usuwamy. Trudne pytanie zadajesz. Czyli usuwa... dobra, pytanie teraz o Abrę, bo on od dołu ma taki biały kwadrat. Czy to zaliczasz? To nie patrzyłam się na to. Nie, dobra, nie. Czyli to jakby on też odpada. I odpada szczur, okej. Okay. No dobra. No to dawaj czemu ty. Czemu szczur odpada? No bo szczur nie ma nic białego, nie? No. A ty powiedziałeś, ja że spytałem... nie ma. I ty powiedziałeś, że nie ma. No czyli nie ma nic białego wokół. Okej, czyli źle rozwaliłem, czyli powinienem zostawić Dave'a, zostawić Abrę i dobra, okej, czyli tak, pomyliłem. Dave też zostaje, Dave zostaje, nie wiem kogo tam masz. No Dave, szczur i Abra mi zostaje. Do wywalenia na pewno był Yeti. I panda, czy on był do tak, wywalenia. A ten pies? I creeper. I jaki pies? No ten taki... No to też jest białe. To, aha, no. Też jest białe. No, dobra, no. czyli został mi Abra, ten szczur i Dave. Mhm. Dobra. Masz trzy tylko główki i ja cię kręcę. Tak. A ty ile masz? Z pięć. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć mam, no. No okay. Sześć. Ja nie no mogę. Dobra. No dobra, ja chyba mam... pomysł. Masz pomysł? No. Będzie ciekawe, no. Dobra, to ja strzelam. No to strzelaj. Czy twoja postać to Jagieł?
Czekaj, no to ja też strzelam, żeby było, czy mamy remis, bo skoro ty strzeliłaś, no to ja też strzelę i zostawię jedną postać. Dobra, no to idziemy zobaczyć, no. Usuń głowy, tak żeby została tylko... Okej, dobra. Okej. Jesteśmy tak przewidywalni. Jak to jest możliwe? Ja nie wiem, ale wiesz co ja myślałem? Ja myślałem, że ty weźmiesz Jagiełła jako drugą postać i ja zadawałem pytania strzelając pod niego i uznałem, że wezmę dokładnie tą samą postać, bo podejrzewałem, że ty to możesz zrobić, nie? No ale dlatego spytałem o tą czapkę, bo tak naprawdę jakby zadał to pytanie, by się okazało, że ty powiedziałbyś mi, że tak, to z wszystkich osób, które miałem, tylko on miał czapkę. Bym już z bomby miał, nie? No dobra, no to w takim razie ja się mega dobrze bawiłem. Dwa razy mamy remis tak naprawdę. No i co widzowie? Widzimy się na następnym odcinku. Jak chcecie kolejny odcinek z Zgadnij Kto To, no to zostawcie suba i łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu, że chcecie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdro. Cześć!